Moja pani matko, wolę mnieszko zostać. Nie chcę ja za męża nieznośnika dostać. Wybacz, ale nie mam komu powiedzieć o tym, co mnie tak boli i co przeraża. Choć film traktuje o kryzysie wiary, to jednak musiało się przydarzyć kilka cudów, żeby powstał tak osobliwy, wystylizowany obraz. Broń mnie, ojcze duchowny. Matka Joanna od Aniołów pojawiła się w siermiężnej rzeczywistości roku pańskiego 1960, w klimacie niezbyt sprzyjającym dyskusji o religii, a już szczególnie religii w jej metafizycznym, ponadczasowym wymiarze. Ale dzieło Jerzego Kawalerowicza, niezależnie od stosunku widza do Boga, hipnotyzuje. Matko Joanno. Matko Joanno. Nie myśl, że my się zlękniemy twojego łacińskiego gadania. Wredny klecho! Jest to autorska wizja przypadku znanego i wielokrotnie przywoływanego przez sztukę. Historia diabłów z Ludą, czyli opętania, które dopadło mniszki we francuskim klasztorze. Tutaj temat został wyabstrahowany z kontekstu historycznego i geograficznego. Mimo iż akcja została przeniesiona na tereny XVII-wiecznej Smoleńszczyzny, sprawia wrażenie, jakby odgrywała się wszędzie i nigdzie, w dziwnym, opustoszałym krajobrazie składającym się z kilku kluczowych punktów. Karczmy, celi egzorcysty, klasztoru i Axis Mundi, czyli stosu. Matkę Joannę od Aniołów odczytywano różnorako. Początkowo jako metaforę opresyjnego reżimu, potem jako obraz ziemi jałowej, w której zaniki religii prowadzą do upadku wartości, aż po najnowsze, kuriozalne odczytanie, które domaga się od filmu politycznej poprawności, zupełnie abstrahując od jego formy. A forma jest tu wyjątkowa. Nie można nie wspomnieć o zdjęciach Jerzego Wójcika, który mistrzowsko operuje światłem. Wraz ze scenografami stworzył dużo więcej niż tylko tło historii. W pamięć zapadają zbliżenia pięknej Lucyny Winnickiej. Zakonnice zapamiętałe w entuzjastycznym tańcu. I oczywiście scena egzorcyzmów, zakończona spektakularnym ujęciem mniszek w śnieżno-białych habitach. W ogóle budowa kadrów, faktury czerni i bieli, dopełniają opowieść o walce dobra ze złem. I o tym, jak bogata jest pomiędzy nimi skala odcieni szarości.